Co zmieniły wnuki w Twoim życiu? Wnuki? Mhm. Wnuki co zmieniły w moim życiu? Mhm. Że czuję się y, królową rodziny. Matką, wielką matką, wielką, wielką babcią, nie, drobną babcią. Natomiast rzeczywiście zmieniły to, że jest jeszcze jeden rodzaj uczucia, i taki, który cię totalnie rozrywa. I pewnie te wybory dlatego były jeszcze bardziej a ważne i najważniejsze na świecie, ponieważ patrzę na nie i nie mogą uwierzyć w to, że ja nie będę miała do końca wpływu na świat, w którym będą żyły. No wiesz, nigdy nie wiadomo z drugiej strony, No nie mno, 190 lat nie będę nie żyła. Nie żyć 190 um, lat? Um, ostatnio oglądałam taki film, gdzie panie się rozsypały na schodach kościoła. Ze śmiercią to. jej do twarzy, to jest tak. ten, ten film. Także wiesz, myślę, że wiesz, za jakiś czas wszystko, wszystko może być, być możliwe. Jak ja rozmawiałam z, z kobietami, które mówiły, że w ich życiu pojawiły się, ich dzieci mają, mają dzieci, mówią o tym, że ten rodzaj miłości jest zupełnie inny niż... Yy, nie, dla mnie, dla mnie nie. 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 Mam takie same wzruszenie jak patrzę na Lary. Wow i po prostu ona mnie powala swoimi tekstami, swoją mądrością, swoim dystansem, swoją dyplomacją, swoim, swoją oceną sytuacji i swoim poczuciem własnej wartości. Bardzo mi tego brakuje. Ona to ma i tego się nauczyła nigdy w życiu ode mnie nie wzięła grosza. Mówią wszyscy, że to ona przeze mnie, nie wszyscy są, niektórzy mówią, że przeze mnie jest tam, gdzie jest, to jest nieprawda. To jest jej ciężka praca, myślę, że nazwisko zawsze pomaga, ale mamy wiele nazwisk mm. znanych i bogatych ludzi, gdzie jest truchło, próchno, popiół, dupa. A ona wykorzystała to w sposób genialny, przy czym to był jak gdyby rozbieg, a dalej pofrunęła sama. Teraz trochę coś mówię o, o Tadeuszu, żeby dla równowagi. Tak. Tadeusz, aha, to jest ta, Tadeusz jest osobą, z którą mogę porozmawiać na każdy temat, jest to mój przyjaciel e, bez końca. Bardzo, mm, bardzo rygorystyczny, bardzo luterański, bardzo proludzki, zbyt demokratyczny, za mało arystokratyczny. No ale mam tak zwaną arystokrację ducha, ponieważ jest naprawdę człowiekiem wyjątkowej wrażliwości i dobroci.